Panie Krzysiu, że się tak do pana zwrócę, panie Leszku. Otóż czy pan bardziej kochał tę Bronkę, czy też tę drugą Anię? I jak to z tą chorobą, co pan się na WFN-ce nabawił? Może kilka słów dla pana? Tak? Nie, wiem, że nie będziesz odpowiadał. Panie Janku, raczej się chciałem czegoś od pana dowiedzieć. Tak. Ja słyszałem, że pan ostatnio jeździł do Białegostoku, tak? Panie Krzysiu, a skąd pan takie informacje ma? Czy pana tej WFM-ce się dorobił zawodu jakiego? To po czym pan poznaje? No po takich informacjach, które pan mnie tu sprzedaje. Jeździł pan? Się naczyta pan tych gazet? Owszem, jeździłem w białostockie województwo szwagrowi świnie podłożyć. To aż tak pan szwagra nie lubi? Czemu lubię? Jego to bardzo porządny szwagier, białostocki, pełnolitrażowy, panie Krzysiu, można powiedzieć, z czerwoną końcówką. Mówią na niego szwagier jak malowany. No to po co pan mu świnie podkłada? No a co z nią miałem zrobić? Z kim? No z tą świnią. A co pan mu prawdziwą świnię podłożył? A jaką papieżaną, panie Krzysiu? Pan tarabanił białostockie województwo papieżaną świnię. Świnię, panie Krzysiu, z ryjem, z Wisłoucha, typu Landrasse, słoninowa sztuka, z korkociągiem, wie pan, z tym, świńska Szczecina, oczy świńskie, racice, ryjsi, świnia. Co pan, świni pan nie widział, panie Krzysiu? Nie no, pamiętam, tylko się zastanawiam, skąd pan taki kompletny egzemplarz wytrzasnął? Jak skąd? Od siebie, z balkonu. Świnie pan trzymał na balkonie? A gdzie ją miałem trzymać w mieszkaniu, żeby mnie wlazła na tapczana i nalała? No Jezu, co pan mówi? Panie Krzysiu, to świnia, to jest świnia, to leje gdzie popadnie, panie Krzysiu, to co pan? A co ona jadła u pana? Co jadła? To co my tam. Świnia tam wybredna nie jest. Panie Krzysiu, żarła te nasze żarcie, aż jej te klapouchy latały, tak jeszcze. Suchym chlebem dopychała świnia jedna. Panie Janku, to, że pan ze mnie tutaj zdaje się głupka robi. A to swoją to? Drogą. Na bankiecie jeden musi być. Tak. Oni tak? Chcą, żebym ja był, ja to zepchnę chyba. No to ja to muszę znieść oczywiście, ale co są tutaj winni ludzie, państwo co przyszli winni, na... Nie ma już winnych, kochany, są wypuszczeni, jest spokój, jest... Co? O co pan? Nie chodzi, co mi o to, pan... Nie, chodzi o to, że wszyscy tutaj obecni, no niech będzie akurat poza panem, wiedzą, że świni w ogóle nie wolno trzymać w mieszkaniu, nie? O, tu wylazło szydło z worka. Czy pan jeszcze na trzeci etat w ADM-ie nie robi, panie Krzysiu? Tak? Co to znowu jest u takie pana? Samo coś jak ten PGR, taki sam mnie przyszedł szarak nikczemnego wzrostu, żeby nie powiedzieć kordupel, wyglancowany na tych mesztach na dole, takie śmigło miał tu większe na postrach, też miał taki myszowaty na głowie, wie pan, te zatoki myślowe, tu od czapki odciśnie, brille takie ze... Moje niewolno świni w mieszkaniu trzymać! Zaczął mnie straszyć, że mi jakieś kolokwium zrobi, mówi, internatujemy pana tak, że pan się nie pozbiera się, wszystkich wypuści pan z tym Piotrowskim, w jednej celi zostanie. Ja się tak zdenerwowałem. Panie Krzysiu, wyciągnęłem te świnie. Tak się trzęsłem, jak galareta, panie. Włosy mnie dęba stanęły, wyciągnąłem te świnie, wymeldowałem ją, wywiezłem do szwagra, podłożyłem zaraz, mu i... Co ona jeszcze była u pana zameldowana, pan co powie? Co się miała ukrywać, żebym pod drugie ustawę podlegał, panie Krzysiu? Co pan? Się na ustawach znam, się na ustawiam wieczorem, to nie wiem, kiedy skończy. No zdaje się. A jak pan ją wpisał w tę książkę w takim normalnie razie? Normalnie była legalnie zameldowana na nazwisko kuzyna mojego Napiórkowskiego. Nawet żeśmy do niej mówili, Napiórkowski, uczy se włoski. A świnia tylko śmieje się do nas. Wesoło było, rozumiem. Wolałyśmy na nią patrzeć niż na naszego telewizora, panie Krzysiu. Chociaż tam teraz podobne do niej występują, ale ona tak, tak muzycznie kwiczała, mówię. Aż jej się łogon prostował od tego śpiewania. Mówię panu, jaja były. To znaczy teraz, rozumiem, smutno w rodzinie się zrobiło, jak pan ją już wreszcie wyprowadził. Jak to było, panie Janku? Smutno jest, panie Krzysieńku, u nas bez świni smutno, powiem panu. Było, minęło takie czasy, panie Janku. Rozumiem, któregoś dnia trzeba było świnkę na sznurek i hajda. Pogonił pan aż do... Co na sznurek? No na sznurek. Co na sznurek? Pogonił... Pytam się, przepraszam. No. Sam się weź na sznurek, ty, Leszku, ty. Ładnie cię Bronka wychowała tam, na tej własną świnie na sznurek, ty. Elegancko świnie, jesionkę jej ubrałem, kapelusz na łeb, do pociągu pierwszej klasy, niech ma świnia na ostatnie podróż do szwagra. Nie wie, jakiego pana miała. A konduktor? Co konduktor, jak zobaczył? Co konduktor? Ja mówię, co? Z kierownikiem jadę na delegację służbową.
o co chodzi? Proszę, pan kierownik zajmie miejsce na kanapie, ryjem do kierunku jazdy, żeby mnie wymiotywał. To ten konduktor mówi, ten kierownik to musi być niezła świnia. Ja mówię, nie, taki zły nie jest. Do nas jeszcze się dosiadł taki rudy kolejarz z wąsami, to z nią bruderszawca przybyli. Do świnią, tak? A jak, zaczął ją podścipywać, do całowania się do ryja zabiera. Czy też pijany? Pijany się nie poznał już, tak? Pijany to... musowo, panie Krzysiu, rude ludzie przeważnie nawalone chodzą. Czemu? Żeby o tym zapomnieć. O czym? O tym, że rude są, no. I proszę pana, jak już wie pan, ta stacyjka szwagrowa przyszła, po cichutku cabas, świnkę na plecki przez pole, myk do szwagra do oburki, podłożyłem mu te świnie z powrotem, myk do pociągu, dogoniłem, bo to ekspres był, wie pan. Chwileczkę, zaraz, znowu nie rozumiem, jak, co znaczy po cichutku, co nawet pan nie zbudził szwagra, że pan mu... A po co, żeby mnie w mordę dał? Za co? No pan wie, jakie są kłopoty ze świniami na wsi? Tam rolnik własnego żarcia musi świni dać, panie Krzysiu. Oni Regan im pasie od ryja pozabierał, że to pozbierać się nie mogą. To z tą pomocą się nie dogadali, co pan wie, a ja rozumiem. To wszystkie świnie, co u nas są, to są z miasta, panie Krzysiu. No, na suchym chlebie wyhodowane. Panie Janku. Żarcie są pan je? Tak. Z grzypi pod zębami? Tak. Chleb. No to... No, jest, to znaczy, to w sumie wychodzi na to, że pan ładną niespodziankę zrobił szwagrowi, on się bardzo ucieszy, jak zobaczy, że pan mu... No już się taką... ucieszył, panie Krzysiu. On już ucieszony jest. Co? To ja, 40 lat do mnie prawie kartki nie pisał na Wielkanoc. Patrz, pan, jaki mnie list wyfasował. No, tak do narzeczonej, panie Krzysiu. No. Białostocczyzną pachnie, patrz pan. I co pisze? Właśnie, co on pisze, bo widzi pan, roztworzyłem, ale szło dwóch takich z psem, musiałem schować, żeby ich nie drażnić, że ja umiem czytać, wie pan? Pisze mnie szwagier, do mnie się odzywa do, w następujących słowach mego, swego listu. Do mnie pisze szwagier, mówi tak. Pisze mnie, no, ky. O. Panie Krzysiu, jaka to jest litera to? Ky, no to co się śmieją, że ky? Się pisze ky, się czyta ky, nie? Się na Coca-Coli nauczą i później się śmieją z człowieka. Się pisze ky, nie? Się czyta ky. Pisze mi szwagier ku. A nie, to jest chwała Bogu. O, panie Janku, co? O, przepraszam bardzo. Patrz, jakie to teraz u nas robią. No, no właśnie, no. To szybciej trochę, co? To szybciej, wolno było napisać, wolno czytam, nie? Co dalej? Pisze mnie szwagier. Co to, czytać pan nie umie, czy to nie umie? Umie, tylko dawno tego nie robiłem, to wyszłem z wyprawy, wie pan. Człowiek pisze, to nie ma czasu czytać. Co? Weź to mi pan, panie Krzysiu, to przeczytaj, kochany, wie pan, bo całe noc żeśmy dzisiaj z kolegami z orkiestry na szkło patrzyli, tak mnie oczy bolą, mówię. To spójówki, czy coś się nazywa? Kochany Jasiu pisze, no, do pana, Jasiu, po prostu. No to Marysiu pisze, jak do mnie pisze, no panie. Kochany Jasiu, pisze do ciebie ten list, bo strasznie dziwna rzecz się u nas wydarzyła. Wyobraź sobie, wchodzę wczoraj rano do obory, żeby krowy doić, patrzę, a tu na ściółce leży jakiś rudy facet w kolejarskim mundurze, tak?